Cześć, witam Was w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj czołg dosyć egzotyczny, AT-7, Tedek brytyjski 7. tieru. Strasznie, strasznie męcząca linia. Enrique wysłał mi tą powtórkę z uśmieszkiem, że słyszał, że jest to moja ulubiona linia, dlatego przesyła mi bitwę, w której zrobił wynik, którego się często nie robi. AT-7 i następca, jak dla mnie, są to czołgi strasznie męczące, cholernie wolne, takie sytuacyjne, nie dojeżdżają do akcji albo dojeżdżają w momencie, kiedy już cała drużyna nie żyje, nasza albo przeciwna, także dla mnie bardzo męcząca linia. Tym bardziej warto docenić wynik, który tutaj Enrique osiągnął, bo nie jest to rzecz prosta. Przede wszystkim musi się ułożyć bitwa i wrogowie muszą nie poginąć do czasu, kiedy my gdziekolwiek dojedziemy. AT-7 losowanie na piątki, także bardzo dobre, ale też bardzo złe, ponieważ te piątki mają mało HP i szybko giną. Przebicie 226, działo jest bardzo dobre, uszkodzenia 230, spammer z dobrą penetracją. Tutaj przebicie 258, heki to już tam formalność, 42 przebicia. Ogromny garnek na wieży, praktycznie wiadro na wieży, które jest znane każdemu graczowi i przebijanie nie stanowi absolutnie żadnego problemu, także ten czołg nie ma tak naprawdę pancerza według mnie. Nie ma mobilności, nie ma zwrotności. Jedyne co ma to działo, ale to działo tak naprawdę, to wiecie, dużo czołgów ma dobre działo. Niekoniecznie trzeba jeździć masochistycznym, superwolnym czołgiem. No ale dobra, obejrzyjmy, jak to się wydarzyło, że takim szrotem udało się gdziekolwiek dojechać. KW-1 stoi idealnie, na pewno będzie przebicie, tak jest. Mamy Sztuga, ale te czołgi trzeba najpierw dogonić, trzeba mieć jakikolwiek przestrzał. Na razie mamy jeden strzał. Często w tych bitwach udaje się coś tam postrzelać, ale to wszystko jest za mało, żeby wbić masterkę, czy myśleć o osiągnięciu wyniku, który warto pokazać na YouTubie. OIK pokazuje się, to jest super wiadomość, że w ogóle jest co strzelać, to jest rewelacja. Mamy Artę w drużynie przeciwnej, także Enrique już pruje do przodu, ma 700 obrażeń. Już powinien się cieszyć, bo czasami są bitwy, kiedy nawet tyle nie da się zrobić. Mobilność, tak jak mówię, fatalna. To jest linia bardzo masochistyczna. Nie polecam osobom o słabych nerwach. Nawet ja, oaza spokoju, często na tą linię się naprawdę denerwuję, co jest dosyć dziwne, jeśli chodzi o moją osobę. 4 do 5. Enrique teraz zrobi bardzo, bardzo dobry manewr, skracając dystans do wrogów i mając generalnie w co strzelać, także genialne zagranie taktyczne, wjazd na 5 wrogów. To jest właśnie szansa, żeby cokolwiek postrzelać. AT-7, nie skracznęliśmy go, nie porysowaliśmy. Detrak, no i ten czołg jak złapie coś na gęsi, to naprawdę jest w stanie wydoić wszystko, absolutnie wszystko. To jest moc oczywiście tej maszyny. Jeśli wrogowie strzelają czwartym tierem, no to wtedy oczywiście mogą nie przebić. Poza tym, jeśli ktoś wie, że tutaj stoi wiadro, no to będzie w to wiadro oczywiście celował. Tak jak robi to teraz Enrique, ten AT-7 nie wiem co robi. 5-10, 6-10. Teraz IS i T-29 jadą idealnie po prostu, żeby ich dojść. To jest taki fart. Jeszcze gąska. Perfekcyjnie możemy teraz robić sobie obrażonka. Możemy robić sobie expa. 2000 obrażeń, 6-10. Wszystko układa się idealnie. Wrogowie wyjeżdżają pod lufę, sojusznicy giną, także to są idealne warunki. T-29 będzie teraz się wymieniał. To jest to, co najgorsze można zrobić, wymieniać się z takim spamerem na strzały. Ten jeszcze jedzie, także na pewno będzie po nim. Enrique ma pompowanko, zazdroszczę. Nieczęsto się to zdarza, żeby bez pomocy drużyny spompować sobie dwa prawie że pełne czołgi. No i 3400. Steward oczywiście tam generalnie nie ma nic do powiedzenia. 9-10, 3400 obrażeń. Jak na tą maszynę, to jest naprawdę wynik bardzo, bardzo dobry, bo nieczęsto można spotkać tylu wrogów. Także tutaj jest dobrze, te kawule CMX pojechali razem na jednego bedera, tam się czają. Enrique dzięki temu może sobie postrzelać, robi trzeciego fraga. Co tu jeszcze nam wyjedzie pod lufę? Bo wiecie, ten czołg ma taką możliwość manewru, że jak coś nam nie wyjedzie pod lufę, to generalnie my sobie nic nie dogonimy.
Ale nic to. Są czasem takie bitwy, gdzie nawet AT-7 może być bohaterem i może cokolwiek odbić, co jest też dosyć dziwne. Oczywiście ten czołg potrafi odbić, ale to naprawdę trzeba się postarać, żeby nie trafić albo na jakimś autoimie pacnąć w ruchu. T-21, który jeśli by chciał, to by zrobił z nami co chce, postawić na gęsi, po prostu wydoić. Nowa fizyka troszkę w tym przeszkadza, także Enrique ma szansę. T-21 powinien ten pojedynek spokojnie wygrać, ale nie daje sobie rady. Teraz ma lepiej, bo jest bokiem, będzie jakieś tam pompowanko, ale widzimy, nowa fizyka pomaga TD-kom wydostać się z takich opresji. Enrique, doświadczony gracz, poradził sobie bez problemu. 4000 obrażeń przekroczone, plus pojedynki z własnego spota, także będzie bardzo ładnie expa. Zostały nam jeszcze trzy czołgi, Rudy, T-34, 85 i Arta M-44. Zostaliśmy tylko z Artą na dwa ruskie medy i amerykańskie działo samobieżne. Mówiąc szczerze, te medy mogłyby spokojnie sobie poradzić, jeśli miałyby odpowiedni zapas umiejętności. Blindy. I proszę bardzo, wyspotował teraz T-34-85, który tam stał i postanowił strzelać się od przodu z TD-kiem. 4400. Zastanawiałem się, oglądając tą powtórkę Arta, dlaczego Enrique nie naprawia kierowcy, ale w sumie ma to nawet sens, bo słuchajcie, ten czołg jedzie maksymalnie chyba 19 czy 18 na godzinę. Bez kierowcy on jedzie tak samo. Także szkoda, naprawdę szkoda apteczki na kierowcę. To jest dobre zagranie taktyczne ze strony Enrique. Naprawdę szkoda apteczki na kierowcy. Tutaj ten czołg potrafi jeździć bez kierowcy. On jeździ wyłącznie swoją bezwładnością. Po prostu wajcha do przodu i tam jeden bieg, jedziemy 15 na godzinę, wszyscy są szczęśliwi. Załoga brytyjska może w tym czasie pić sobie herbatę, nie musi się denerwować, że cokolwiek się wyleje. Także być może takie były założenia konstruktorskie przy budowie tego czołgu, że jedno z wymagań to było, że herbata podczas jazdy ma się po prostu nie wylewać. Także kto wie. Oczywiście nabijam się, ale mam jakoś ochotę czasem się popastwić nad takimi maszynami, a ponieważ w bitwie nie dzieje się dużo, powiedzmy, jeśli chodzi o jakiekolwiek manewry, to mam nadzieję, że ten komentarz w jakimkolwiek stopniu uprzyjemni wam tą masochistyczną powtóreczkę. 4400. Oczywiście musicie pogratulować bohaterowi, że taki wynik osiągnął, ale również liczę na dużo łapek w górę dla mojej skromnej osoby, która postanowiła skomentować tą powtórkę, co jest naprawdę nie lada wyczynem, i zdobycie jakiejkolwiek przyjemności z oglądania takiego meczu jest zastanawiające, także, ale oglądajmy, Rudy może spotować podarte. Enrique spróbuje wykorzystać przede wszystkim swoje doświadczenie, no bo nic więcej tak naprawdę nie może wykorzystać. Rudy podjechał, zwiał, co dalej, 6 minut do końca. Przydałby się pojechać po Artę, ponieważ zajmie nam to z 5 minut przynajmniej na drugą stronę mapy. Czyli dla AT-7 powolutku bitwa zaczyna się kończyć. Dobra, bez kierowcy. Enrique, weź napraw tego kierowcę. Matko, może jednak, może te 2 km więcej pojedzie, czy cokolwiek. Oglądanie AT-7 bez kierowcy. Jeszcze brakuje, żeby silnik wysiadł. Wtedy naprawdę będzie widowisko spektakularne. Jest Rudy! Idealnie wyjechał nam pod lufę. Gratulujemy, dziękujemy, że nie przedłużał nam tego widowiska. 6 fragów, 4600 obrażeń i Arta. 6 minut do końca, jak najbardziej jest to do wyciągnięcia. Przepraszam, włączył mi się alarm, który właśnie mi mówi, że pilnuje ciasta, mam go wyciągnąć z piekarnika, także wybaczcie, ale przyspieszę jazdę po Artę, bo spali mi się ciasto. A nie dość, że muszę komentować bitwę na AT-7, to jeszcze spalone ciasto byłoby czymś naprawdę, no, bardzo, bardzo przykrym. Żona mogłaby mnie tutaj walnąć za spalenie tego ciasta. A nie ma jej w domu, także na mnie spoczywa ta jakże bardzo ważna odpowiedzialność. Ciasto marchewkowe, bardzo zdrowe, polecam. Cały czas coś mówię, żeby ta
ta bitwa wyglądała i teraz jedzie do swojej bazy Enrique. To jest prawdopodobnie sytuacja, ponieważ powtórka jest chyba z 9.14, odpalam ją na 9.15, że baza jest kapowana, ale tego na powtórce nie widać. To błąd powtórki. Dlatego też nam się wydaje, że jest coś nie halo, natomiast sytuacja jest dosyć jasna. Po prostu ten czołg stoi na kapie, Enrique się wraca. Nie wiemy oczywiście, ile tego kapa zostało. Czy uda się wyspotować? Odpalamy lornetę, bardzo przydatna rzecz na tej maszynie. Skoro nie możemy dojechać, to być może uda się zaświecić coś z daleka. Jest lorneta i jest czołg, proszę bardzo. Jest Arta wyspotowana, stoi na kapie. Także baza musiała być kapowana. Strzela Arta, nie trafia. Brawo, Enrique. Obejrzyjmy sobie wyniki. Obejrzeliśmy wspólnie bitwę. Kto dotrwał do końca, serdecznie gratuluję. Odznaka mistrzowska, serdeczne gratulacje. Niełatwa sprawa na takim wolnym klocku. Obrońca, czyli tych punktów kapa, musiało być sporo. Tutaj jakiś szczęściarz chyba, albo coś takiego. Stalowa ściana, specjalista oraz duży kaliber. Prawie 5000 obrażeń, siódmym tierem, takim wolnym. To jest szacun, to jest naprawdę szacun. 7 fragów expa również, wyśmienicie, 1743. Także Enrique, serdeczne gratulacje. Zobaczmy dystans. Epicki, 2 km 400 na AT. 7 to jest wynik do pozazdroszczenia, 30 strzałów oddanych, 26 trafień, 24 z przebiciem, 1600 zablokowanych potencjalnie i jeszcze 1000 asysty, także nieźle, naprawdę nieźle, zarobek 34 tysiące na czysto. Uff, mamy to za sobą, przede wszystkim ja mam to za sobą, nagadałem się, co nie miarę, mam nadzieję, że docenicie mój trud. Tyle z mojej strony, do następnych materiałów, cześć.